Kochane dzieciaki, misyjni kolędnicy. Dla mnie to jeszcze niedawno byliśmy razem, aby kolędować dla Kolumbii, a teraz kolejna nasza wyprawa kolędnicza, misyjna do Kinszasy, do Republiki Demokratycznej Konga, na tereny Afryki, do olbrzymiego kraju, który przede wszystkim czeka na Chrystusa i czeka na ewangelizację. Chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić w imieniu papieskich dzieł misyjnych, aby w tym roku podjąć to misyjne zimowe wyzwanie. Zapraszam Was i Wasze rodziny do misyjnego kolędowania. Zacznijcie od tych rodzin najbliższych. Mama, tata i rodzeństwo. Potem ta większa rodzina, czyli Wasza parafia, po to, aby wyjść do gminy, do miasteczka i kolędować. Co to znaczy kolędować? To znaczy głosić Ewangelię ze śpiewem, głosić Ewangelię jako jedna wielka wspólnota. Misyjne kolędowanie w naszej ojczyźnie ma przepiękną tradycję, bo łączymy to, co znają nasi dziadkowie jako kolędowanie, z tym, co nowe, co przyniósł nam Jezus Chrystus, czyli Ewangelia. I tak zrodzili się kolędnicy misyjni, którzy nie tylko idą, aby podtrzymać tradycję kolędowania, ale po to, aby przynieść radość Ewangelii, aby przynieść dobrą nowinę tym, którzy na nią czekają. Nie zapominajcie o starszych i chorych w naszych miejscowościach. Może ktoś Wam furtki nie otworzy, może ktoś nie będzie czekał na Was, ale zerknijcie w okno, czy ktoś gestem swojej dłoni nie zaprasza Was do domu, bo go nikt nie odwiedził w te święta. Bądźcie Wy jego rodziną, aby opowiedzieć mu, że Chrystus się narodził. Nie zapominajcie o tych, którym jest bardzo ciężko w życiu. Może na terenie Waszej parafii, Waszej wspólnoty są szpitale, domy pomocy społecznej, hospicja. Zanieście i tam radość Ewangelii. Kochani kolędnicy misyjni, w tym roku wędrujemy do kontynentu afrykańskiego, kontynentu, który jest pełen nadziei i szansy na zmianę. Wcale nam nie chodzi o to, żeby skupić się na zmianie życia, kwestii społecznych, żeby ktoś, kto jest naszym rówieśnikiem w Afryce, miał więcej pieniążków albo jego droga do szkoły była bardziej bezpieczna. Chodzi o to, aby zanieść Chrystusa. Jeżeli będziemy głosić Ewangelię, to i bezpieczna droga będzie, i będzie poprawa warunków społecznych dla tych dzieciaków. Po pierwsze, głosić Ewangelię. Po drugie, być we wspólnocie Kościoła. I po trzecie, robić to wszystko z wielką radością. Zapraszamy Was do wspólnego kolędowania. Niech rozwijające się grupy kolędników misyjnych, których każdego roku jest coraz więcej, niech zawitają i do mnie, i do Ciebie. Czekamy na Was, kochani misyjni kolędnicy.